Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Co my tu mamy? Maserati MC12. Tak ten samochód wygląda, już jest przykokszony, stunigowany na maksa, jak się dało. W klasie S2 mamy tutaj ile? 983 punkty, także całkiem przyzwoicie, jak ten samochód jeździ. Napęd na tył. Bardzo dużo moc. Zaraz sobie sprawdzimy, ile dokładnie mi tam wyszło po tym tuningu, bo nawet nie sprawdziłem. W sumie to nie jest zbyt istotne w Fordzie. Ważne jest to, jak samochód będzie się prowadził, jak się będzie nim jeździć, jak się będzie nim wyprzedzać, jaki ogólnie będzie. W środku wygląda sobie tak. Zaraz wam pokażę też bardzo fajną rzecz, jeśli chodzi o, można powiedzieć, tuning wizualny, choć nie oszukujmy się, tego tuningu wizualnego tutaj dużo nie mamy. Sześciobiegowa skrzynia biegów i do tej sześciobiegowej skrzyni biegów naprawdę mamy potężny moment obrotowy, więc nie ma się tutaj obawiać o przyspieszenie na niższych obrotach. Naprawdę jest bardzo w porządku. I tak sobie wygląda on w grze, znaczy no, na mapce jak jesteśmy. Kurde, wygląda niesamowicie, to jest jakiś taki bolid, cholera. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. Teraz zobaczmy sobie w kamerce. Pyk. Ekstra. Bardzo długi. No nie, tutaj mamy jeszcze taki jakby doklejony dodatkowo tył. I z tym spoilerem tak to wygląda. Jest super. Czy jak się nim jeździ? No, pojeździłem nim trochę. Ze 3-4 wyścigi. Jakieś tam mistrzostwa sobie zrobiłem. Jest naprawdę w porządku. Ale chodźmy najpierw do szalonu i pokażę wam jedną fajną rzecz. Większość samochodów w Forcie, jak tuningujemy te spoilery, no nie, dodajemy sobie, o, pyk, ja sobie tutaj dodałem ten spoiler z przodu i spoiler z tyłu. Jak dodajemy spoiler z tyłu, no to dodaje nam się to taka standardowa ławka, jak do wszystkich samochodów. A tutaj mamy coś fajnego, zobaczcie, mamy tylko taki regulowany, mały z tyłu spoilerek, który w ogóle nie ingeruje w wygląd tego samochodu i to mi się bardzo podoba. Ogólnie auto jest mega. Bardzo mi się podoba, nie wiem jak wam, chociaż ten spoiler jest taki troszeczkę dziwny, ale można się do tego przyzwyczaić. Cały przód, cały układ tego auta, felgi są niestandardowe jak coś. Cały układ tego auta bardzo mi odpowiada. No i jeśli chodzi właśnie o tą moc, o której wspomniałem, że jest bardzo wysoka, zobaczcie, mamy 869 kW, kilowatów, co jest, nie wiem, myślę, że około 1160 koni mechanicznych, coś koło tego będzie. Także bardzo dużo i zobaczcie, ogromny moment obrotowy. Ale przyspieszenie od 0 do setki jest, no, takie sobie w tej klasie. Nie jest jakieś fantastyczne. Na przykład Lamborghini Aventador, co prawda na pewno 4 koła, tam mamy 2,9 standardowo, a po tuningu pewnie będzie jeszcze lepiej. Także przyspieszenie od 0 do setki też nie jest jakieś fantastyczne. Maksymalna prędkość 404 km na godzinę, co jest ok. No i teraz pojeździłem nim troszeczkę, zwiększyłem tutaj docisk, więc do tych 404 km na godzinę rozpędzić się jest mu ciężko niestety. Gdybym nie miał włączonej kontroli trakcji, na pewno nie mógłbym pochwalić tego samochodu pod żadnym względem, dlatego że pewnie nie wystartowałbym sobie tak zgrabnie teraz z miejsca. Zobaczcie, teraz mi się włączyła kontrola trakcji, tak cały czas mi się tutaj włączać będzie, dlatego że ten samochód ma napęd na tył, ma ogromny moment, ogromną moc. Nie ma możliwości, żeby opanować go bez żadnego problemu, wciskając gaz do końca przy starcie i cieszyć się fantastycznym przyspieszeniem. Dlatego samochodu warto jednak mieć włączoną kontrolę trakcji mimo wszystko. No i tutaj mam sobie włączone mistrzostwa, pokażę wam jak na najtrudniejszym poziomie idzie mi granie. Chyba to już ostatnie zawody są z tych, które sobie tutaj robiłem. Chwilę sobie nim pojeździłem, powiem wam, że dawno nie grałem w Forzę, tak gdzieś z 2 tygodnie było przerwy od Forzy i troszeczkę wyszedłem z wprawy, dlatego postanowiłem sobie przed odcinkiem trochę potrenować. Okej, okay, momentos. Teraz mam nowy klaks, dołączył się do ten. Czekajcie, to jest, aha, za mną, tak myślałem właśnie. Tu mamy okrążenia, dość wymagająca trasa, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Skręcanie głównie. Tutaj będzie trochę takich zakrętów niekorzystnych. Podoba mi się ten klakson. No chyba na live, którymś tam sobie zmieniliśmy czy coś. No i kontynuujemy Championship, bierzemy Maserati. Tak naprawdę jeszcze jest jeden taki podobny samochód, ale ja już go chyba mam. Nie pamiętam jak on się chyba... Jakoś się... Nie pamiętam jak się nazywał, ale też bardzo fajnie wygląda. I będziemy jechać w deszczu, gdzie... Nie poradziłbym sobie,
jeżdżąc na bez kontroli trakcji tym samochodem, na pewno tego typu samochody w Fordzie są praktycznie nie do opanowania. I tak ruszyłem sobie powoli, nie wciskając gaz do końca. I zobaczymy, którą pozycję uda mi się uzyskać tym samochodzikiem. Ja myślę, że on raczej nie jest dedykowany do takich mocno skrętnych trasek. Tutaj raczej trzeba bardzo powolutku jechać. Coś mi tutaj nie pasuje w nim. Troszeczkę chyba stabilizatory są za luźne, bo buja nim na boki, na lewo i prawo. Na pewno będę się wyróżniał tym samochodem spośród innych graczy. Z tego co widziałem, mało osób właśnie wybiera Maserati. Parę razy tam spotkałem na Multiku, ale częściej osoby właśnie wybierają albo jakieś Aventadory, tego typu superauta, które też są spoko, które naprawdę bardzo są fajne. No ale jednak Maserati to jest, ja nie wiem, z którego on roku jest właściwie ten Maserati mój. Ale raczej taki vintage. No nie, nie vintage, czwarty rok. Bym powiedział, że jakieś lata 80, powiem wam. Taki wygląd tego samochodu świadczy o tym troszeczkę. Jest raczej stylizowany na te starsze auta. Nie spodziewałem się, że to może być czwarty rok. Spoko. Dobrze, trzeba się troszeczkę skupić na jeździe, to już jest Multik, to nie są przelewki. Widzę, że mamy samochody szosowe, także widzę LaFerrari jakieś. No i co, i doganiam tutaj ich przeciwników bardzo ładnie, chyba. Bardzo szybki mam samochód zresztą. Teraz się tak naprawdę sprawdzi, bo tam ta traska naprawdę była kręta. O nie, tylko nie mówcie, że to jest cholerny offroad. Bo się normalnie pochlastam, a tak mi się wydaje, bo w tym miejscu zawsze startuje się ten offroadowy wyścig. I to taki hardkorowo offroadowy. No ale, no trudno, no taki jest ten Multik w Fordzie, nigdy nie wiesz na co trafisz. A samochodu zmienić nie możesz podczas dołączania, to jest takie słabe. Aha, fajnie, zaczynamy w trawie. tak. Czemu wszyscy wzięli samochody szosowe na wyścig offroadowy? Łącznie ze mną. Forza jest bezlitosna. Kurde, naprawdę. Naprawdę, serio, ale to jest też troszeczkę plus, bo będą równe szanse. Jedynie ten Macan jest w stanie coś tu zdziałać, bo on ma większy prześwit, a wszyscy inni gracze na tej wodzie będą cierpieć niesamowicie. Zwłaszcza, że ja teraz przed zaczęciem tego wyścigu, no to co? Usztywniłem sobie pojazd mój i powinna być masakra. Zobaczymy, może nie będzie tak źle, może jakoś to będzie, ale jak mamy już cross country, to rzeźnia. No taki jest multiplayer niestety w Fordzie, nigdy nie wiesz na co trafisz. I tu skok. I zaryje. Pyk! Elegancko. No ale co, na razie druga pozycja się trzyma. Jakoś jestem na dobrej pozycji, także jest okej. Dziwne, że ten Macan się gdzieś tutaj nie pojawia. Te furki to jest w ogóle niemożliwe, one nie powinny tutaj jeździć. Jakby wjechały tylko na jakiś piach, jak tutaj przy plaży, to by się pod ziemię zatopiły. Ale co, no radzę sobie! Wow! Radzę sobie, no trzecia pozycja chyba, tak? Trzecią pozycję mam, no to bardzo dobrze. I chyba dużo punktów zdobyłem przez te wszystkie hopki, drifty, rozwalanie śmieci, ale weźmiemy sobie chyba jakąś inną sesję, bo chcę przetestować ten samochód, zwłaszcza na asfalcie, a nie tutaj. Teraz mamy już taki inny wyścig, mam nadzieję, że szosowy. Tak myślę, że szosowy, bo dopiero co dojechałem na zawody. I samą najwyższą półkę, jeśli chodzi o zawodników. Samochody z najwyższej półki. Zobaczymy, jak moje Maserati sobie poradzi. I moje Maserati jest jedyne z tych samochodów. Znaczy, mamy tu na przykład dwie 918-ki, mamy dwie Ferrarki, nikt nie ma Maserati. Dwie... Nie, jedno Lamborghini jest tylko. Jest Pagani Zonda Cinque. No i moje Maserati, które wygląda fantastycznie. Zobaczymy, jak sobie poradzę właśnie z takimi przeciwnikami, którzy chyba są dość dobrzy. O, shit. Co to było? Wyścig nocny oczywiście. To już chyba zdążyliście zauważyć. Ale moje Maserati radzi sobie naprawdę fantastycznie. Zobaczcie, zwłaszcza przy wyjściu z zakrętu. Wow, shit! No te zakręty są ciężkie. Tam lepiej jechać powoli zawsze. A ja na pałę jadę, bo chcę dogonić za wszelką cenę tam peleton.
Ale dogonimy ich jeszcze może. Jak to się stało, że ja zawsze, kurczę, jak gram multika, muszę gdzieś oberwać na samym początku? Powinienem się chyba spychać, jak wszyscy, co? No ciężko, ciężko. Bardzo krótki wyścig i nie było się gdzie wykazać. Znaczy, ja się wykazałem na samym początku, fantastycznie lądując w drzewach. No i sprawdzimy teraz, jak się sytuacja będzie miała. Wszyscy trąbią na starcie, fajnie. No i spróbujmy teraz. Dobrze, że nie jest tak strasznie ciemno jak na poprzednim wyścigu. Te nocne są troszeczkę dobijające. Zwłaszcza jak... O, shit, o, shit, o, shit, o, shit. Zwłaszcza jak oświetlenie napierdziela ci po oczach. Okej. Okay. Tu taki duży ruch uliczny, no kurde, to są jakieś... Ach, też mnie tutaj załatwili. O, shit! I dupa zbita. Zajechałem mu drogę jeszcze. Nie za... Co jest? Zaliczyłem ten checkpoint czy nie? A co się stało? Nie powinienem go zaliczyć. A co to? O! O! Jakim cudem go zaliczyłem? Gdzież... To w końcu trzeba przejeżdżać przez te flary czy nie? No... Nie... Ale słabo. Jeju, ale wiecie co? Wyszedłem z wprawy, jeśli chodzi o Forzę. Trzeba będzie trochę poćwiczyć. Albo może... Nie, no samochód jest świetny. Takimi samochodami coś sobie świetnie kiedyś radziłem, bo teraz to widzę, że jakaś lipa jest. No ale jeśli chodzi o przyspieszenie, naprawdę spoko. I o prowadzenie przy wyższych prędkościach Maserati daje naprawdę radę. Troszeczkę przy... jak się zbliżam do tych 400 km na godzinę, to przyspieszenie, wiadomo, nie jest już takie fantastyczne jak w niektórych samochodach z tej klasy, jak można sobie tam zrobić. No, to mnie będzie blokował, a ja zrobię tak, cyk! Na razie. No, ale ogólnie Maserati można fajnie jeździć. Ja bym tutaj jeszcze pokombinował z tym zawieszeniem troszeczkę, ale jak najbardziej da się ten samochód zrobić fantastycznie, da się nim fajnie jeździć. Mi jest trochę ciężko, ale to ze względu na mojego skilla, który się strasznie pogorszył. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że moje Maserati wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.